Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakoszyckiej w niedalekiej przyszłości ma być wizytówką naszego województwa. Obecnie to jeden wielki plac budowy. Prace idą tam pełną parą. W tej chwili prace trwają i na budynku A, czyli na parkingu, ale i również prace przygotowawcze pod ten główny budynek, tą część hotelową, restauracyjną. Wykonane zostały prace ziemne, został most, przez który będą przechodziły rolkostrady, a także trasy w okresie zimowym. Został wykonany garaż dla ratraków i dla całego zaplecza medycznego. W tej chwili mamy wykonywaną płytę, wylewana jest pod parking podziemny, który jednocześnie jest częścią komunikacyjną pod strzelnicę. W tej chwili trwają ostatnie prace pod częścią pod budynek A, pod główny budynek pracy odwodnieniowej. W ciągu miesiąca będzie wylewana płyta. Przewidujemy, że w okolicach września, października będziemy mieć stan surowy zamknięty w budynku, żeby w okresie zimowym móc dogrzać budynek i wykonywać wszystkie niezbędne prace w obiekcie. Oprócz tego zostały wykonane już prace sieciowe, czyli odwodnienia, kanalizacja i wszystkie rzeczy z tym związane, które są potrzebne już na tym etapie po prostu budowy, przed wylewaniem już płyty pod budynkiem. Ta wielomilionowa inwestycja jest ogromnym wyzwaniem dla wykonawców. Cały czas są trudności, bo to jest bardzo trudna budowa. Mamy styk z Naturą 2000, mamy styk z terenami transgranicznymi, mamy mnóstwo skał, gliny, wody. Jest to jedna z najtrudniejszych budów, jakie można znaleźć sobie z problemami, które się z tym wiążą. Finansowanie na tę inwestycję jest zapewnione, cieszymy się, że ona trwa. Na tę inwestycję składa się samorząd województwa wraz z jedną z podległych sobie córek, ale również dokłada się spółek córek, ale dokłada się również do całej tej inwestycji Ministerstwo Sportu. Są to wielomilionowe nakłady, wspólna inwestycja, wspólny projekt, który jest przełomowy nie tylko dla regionu, ale jest przełomowy przede wszystkim dla generalnie narciarstwa w Polsce. Ma być to multifunkcyjny ośrodek biatlonu oraz narciarstwa biegowego służący zawodowcom i amatorom. Postępy prac mogą śledzić Państwo na bieżąco na facebookowym profilu Polana Jakoszycka DCS.